Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Was do wspólnej praktyki. Usiądźcie sobie w siedzie z krzyżnym, zamknijcie oczy i zaczynajmy. Przenieście sobie uwagę na miednicę, na podstawę pozycji. Poczujcie, jak Wasze pośladki, uda, stopy dotykają ziemi. Poczucie, jak ciężar całego ciała przenosi się na miednicę, na całą podstawę i z każdym kolejnym wydechem, bądź może z co którymś wydechem, odczuwacie coraz większą taką ciężkość, taką pozytywnie rozumianą ciężkość, uważność właśnie na miednicy, na udach, na stopach. Taką zwiększoną wrażliwość. Zaobserwujcie, jak czuje się dzisiaj Wasz kręgosłup, Wasz cały tułów, głowa. Czy jest jakieś napięcie w okolicy klatki piersiowej, głowy? Sprawdźcie, czy może jakieś, nie wiem, przygarbienie się albo lekkie skręcenie głowy, może taka asymetryczna trochę pozycja sprawi, że to napięcie, jakiś zacisk zniknie, że będziecie mogli spokojnie sobie zacząć wydłużać oddechy i po chwili to powinno się rozluźnić. Zobaczcie, jak płynie Wasz oddech i pozwólcie, żeby te oddechy stawały się coraz bardziej świadome, delikatnie wydłużane, czyli stopniowo wydłużamy sobie oddechy, tak żeby trwały około 4-5 sekund wdech, 4-5 sekund wydech. Zastosujcie sobie też oddech Ujjayi, tak żeby łatwiej Wam było kontrolować ten oddech, tą długość oddechu. I też skupiać się na dźwięku tego oddechu Ujjayi, kiedy ta uwaga Wasza gdzieś się rozproszy. Powoli sobie otwórzcie teraz oczy. Dzisiejsza praktyka będzie skoncentrowana na takim zwiększeniu uważności rąk i tutaj okolicy klatki piersiowej. Poproszę Was teraz, abyście odłożyli sobie dłonie wnętrzami w stronę sufitu. Przez chwilkę skoncentrujemy się na wnętrzach dłoni. A potem sobie zaczniemy delikatnie, będziemy sobie zbliżali dłonie, delikatnie zaczniemy sobie jakby masować dłoń, masować całą dłoń, palce, przejdziemy sobie potem do łokci, w następnym jakby kolejności przejdziemy sobie do barków, tutaj klatki piersiowej, łopatek, być może szyi też. Po to, żeby sobie uwrażliwić nasze kończyny, żeby poczuć skórę, poczuć, co mamy pod drugą dłonią, jak ta dłoń odczuwa. I potem, kiedy będziemy sobie ćwiczyli te ręce, ponieważ my sobie je wymasujemy, jakby tak troszkę uwrażliwimy bardziej, będziemy starali się odczuć, jak ręce, kończyny górne, klatka piersiowa zachowują się podczas praktyki, podczas ruchu, podczas takich statycznych pozycji, gdzie opieramy na nich swój ciężar. Czyli
ustawcie sobie ręce wnętrzami w stronę sufitu. Możecie sobie zamknąć oczy. Jak się zamyka oczy, wtedy łatwiej zagłębić się w takie wewnętrzne odczucia. Przenieście uwagę na wnętrze prawej i lewej dłoni. Poczujcie, że te dłonie leżą na kolanach bądź na udach. I z każdym wydechem i wdechem jakby utrzymujcie uwagę na wnętrzach dłoni, zwiększając tam swoją uwagę, wrażliwość tego miejsca. Teraz jak sobie będziecie robili w domu to ćwiczenie później, to możecie sobie zostać z tą uwagą na wnętrzach dłoni tyle, ile potrzebujecie. Natomiast teraz poproszę Was, abyście sobie powoli unosili dłonie i zbliżali je do siebie. I niech to będzie powolny ruch, tak jakby ta przestrzeń między obiema dłońmi powoli zanikała, jakby się czuł taki trochę magnetyzm tych dłoni i sobie je łączymy i powoli zaczynamy je rozcierać. Jeśli mogą być oczy czy zamknięte, to niech będą zamknięte. Rozcieramy powoli, nie głaszczemy, nie pocieramy, ale powolutku, tak jakbyśmy chcieli, wiecie, jakbyśmy nigdy nie widzieli naszych dłoni i chcieli je po prostu poznać. Każdy zakątek, każdy palec, można trochę ścisnąć, troszkę jakby przekręcić tą skórę, ale nie jakoś agresywnie, tak żeby pozostało wrażenie na tych dłoniach. Prawą i lewą dłoń, wnętrze dłoni, i ta zewnętrzna część grzbietowa i nadgarstki. I dochodzimy sobie do łokcia. Tym razem, w tej części. Niech to będzie taki konkretny dotyk, ale nie mocny. Rozmasowując sobie dłoń i przedramię, możecie sobie zwizualizować też jakby to przed sobą. I powoli sobie odłóżcie ręce na uda. Pozostańcie chwilę z uwagą na tych miejscach, które rozmasowaliście. Teraz zaczynamy unosić sobie ręce do góry. Z wdechem będziemy unosili ręce do góry, z wydechem opuszczali do dołu. I staramy się pozostać z uwagą na dłoniach i na przedramionach. Z wydechem skłaniamy się i cały czas czujemy dłoń i przedramiona. Wdech do góry. Jeszcze dwa razy w ten sposób. Poczujcie, jak te jakby części, które masowaliście, poruszają się w przestrzeni. Rozluźnijcie się teraz na trzy oddechy w skłonie. Swobodne wdechy, długie wydechy. Po trzech oddechach z wdechem unosimy się do góry. Staramy się objąć uwagę, nasze ręce, połowę. I wydech na dół. Po wydechu zmieniacie sobie skrzyżowanie nóg.
Zostajemy z uwagą na wnętrzach dłoni. Teraz jak już je masowaliśmy, to one są bardziej wrażliwe i być może łatwiej będzie Wam skoncentrować się na wnętrzach dłoni, to ta koncentracja, to uczucie tam będą troszkę mocniejsze. I teraz jeszcze raz uniesiemy sobie ręce, połączymy sobie je ze sobą i zaczniemy sobie masować jeszcze raz dłonie, rozmasowywać pomiędzy palcami, każdy paluszek, przedramiona. I pójdziemy sobie teraz w górę, w stronę ramion. Poczujcie, jaką macie skórę pod jakby dłonią, jak odbieracie mięśnie, jak one są ukształtowane. Czy są, gdzie, jakie. Trochę na łopatki, tam żeby sobie podotykać okolice łopatek, kark. Trochę głowę można, skórę głowy podrapać, pomasować trochę, szyję. Tutaj z przodu mięśnie klatki piersiowej od mostka do boku. Tak, żeby wszystko to, całe kończyny górne były uwrażliwione. Dajcie sobie jeszcze kilka sekund na to. Jak czujecie, że jeszcze jakiegoś miejsca nie dotknęliście, to rozmasujcie. I powoli odłóżcie sobie ręce na uda. Przez chwilkę zostańcie z tymi wrażeniami w okolicy kończyn górnych. Tutaj mam na myśli nie tylko ręce, ale właśnie też klatkę piersiową, okolice łopatek, szyję, jeśli masowaliście skórę na głowie. Być może też twarz ktoś pomasował, to też. I teraz unosimy sobie ręce do góry i odczuwamy, próbujemy jakby poczuć właśnie kończyny górne, ręce, jak się poruszają, jak pracują mięśnie, jak je po prostu odbieramy w przestrzeni. Wydech, skłon, wdech do góry i jeszcze dwa razy w ten sposób. Oprócz rąk staramy się rozszerzyć tą uwagę właśnie też na klatkę piersiową, łopatki, głowę. I zostańcie na trzy oddechy w skłonie. Z każdymi wydechami możecie pozwalać, żeby tułów się rozluźniał, żeby rozluźniały się uda, brzuch. Być może też możecie pogłębiać skłon poprzez wydłużanie rąk. Ale jeśli czujecie, że ten skłon jest płytki, to nie wciskajcie się do pozycji. Z kolejnym wdechem unosimy się do góry. Wydech, ręce na dół. Po wydechu obróćcie się w siedzie z krzyżem, tak żeby przed Wami była tam przestrzeń na macie. Z wdechem teraz unosimy sobie ręce, prostujemy nogi. I z wydechem ustawiamy sobie stopy na ziemi. Przechodzimy sobie do klęku, do siadu na piętach. Wyrównajcie sobie teraz oddechy. Starajcie się zwrócić uwagę, przenieść uwagę na te miejsca, które masowaliście, na ręce całe. Jeśli to możliwe, zróbcie też mula bandhę.
teraz wdechem powoli unosimy się do góry, tu w ręce pośladki. Czujemy, jak ręce unoszą się, ręce poruszają klatką piersiową, głową. Wydech, skłon. Wydłużcie dłonie, ręce i dłonie. Wdech, klęk podparty. Poczujcie, jak powoli dociskają się dłonie do ziemi i przenosi się na nie większa część ciężaru. Palce się wydłużają, barki w tył. Wydech, poczujcie, jak ręce odpychają Was od ziemi i wydłużają się, żebyście mogli wejść do psa z głową w dół. Pchnijcie uda i pięty w tył. Pies z głową w górę. Pilnujcie, żeby nie przeprostowywać łokci. I poczujcie, że możecie odepchnąć się od dłoni, a świni mudra otworzyć miękko klatkę piersiową. Wydech, odpychamy się od rąk. Pies z głową w dół. Klęk podparty. Poczucie, jak dociskając ręce, aktywizują się mięśnie klatki piersiowej. Wydech, odpychamy się od rąk i wchodzimy do skłonu. Z wdechem tu w ręce pośladki do góry. Poczucie, jak zmienia się naprężenie mięśni teraz, kiedy unosicie ramiona do góry. No już nie muszą tyle pracować. Wydech na dół. W ten sposób obserwujemy sobie trochę kończyny górne, kiedy będziemy robić jeszcze dwa powitania słońca. Ja będę mówiła, jeśli natomiast znacie powitanie słońca, to zróbcie sobie w swoim tempie. Spokojny, miarowy oddech, około 4-6 sekund wdech, wydech. Jeśli to możliwe, Mula Bandha. I teraz wdech. Do góry, wydech, skłon. Z wdechem klęk podparty. Ramiona zrotujcie na zewnątrz, dociśnijcie dłonie. Wydech, pies głową w dół. Wydłużamy ręce, boki tułowia pięty do ziemi. Pies głową w górę. Dociśnijcie mocniej dłonie, a świni mudra barki w tył. Wydech, pies głową w dół. Klęk podparty. I skłon. Do góry wdech. I wydech na dół. I jeszcze raz. Wydłużcie troszkę ręce. Wydech, skłon. Wdech, klęk podparty. Wydech, pies głową w dół. Wydłużamy ręce. Boki tułowia pięty do ziemi. A pies głową w górę, za świń mudrą. Popatrzcie przed siebie. Wydech, pies głową w dół. Klęk podparty. I wydech, balasana. Wdech do góry. I wydech na dół. Zostańcie chwilkę siedząc na piętach. Poczujcie, czy Wasz oddech jest spokojny, miarowy. I jeśli trzeba, to go to jakby rozluźnijcie brzuch, żeby przeponę móc rozluźnić, żeby wydłużyć na nowo oddech. I przenieście uwagę też na okolice właśnie rąk, klatki piersiowej. Patrzcie, jak odbieracie te miejsca, z którymi dzisiaj pracujemy. I teraz z wdechem unosimy tułów, ręce, pośladki do góry. I
wydech skłon. Cały czas skupiamy się tutaj na odczuciach, wrażeniach w rękach i w górnej części klatki piersiowej. Klęk podparty. Pies głową w dół. Wydłużcie bardziej ręce, uda w tył pięty do ziemi. Po wydechu zginamy sobie nogi i po wydechu skok do przodu. Z wdechem wydłużamy przód tułowia. Wydech, skłon. Czoło delikatnie do koleni. Wdech na lekko zgiętych nogach do góry. I wydech na dół. Stańcie sobie teraz ze stopami lekko szerzej. Ręce niech będą zupełnie luźne. Możecie sobie zamknąć oczy albo zrobić to ćwiczenie z otwartymi oczami. Przenieście teraz sobie uwagę na prawą dłoń. Poczujcie jakby kształty dłoni, wnętrze dłoni, grzbiet, palce. Poczujcie ciężar dłoni, jak grawitacja ściąga tą dłoń do ziemi. I teraz zacznijcie sobie powolutku zamykać dłoń, tak jakbyście do pięści chcieli złożyć, ale nie zaciskamy. Ten ruch jest bardzo, bardzo powoli, jakbyście po prostu w błocie to robili. Bardzo powolutku i obserwujemy, jakby czujemy, jak paluszki zamykają się, jakie są wrażenia. Jak zamkną się palce dłoni już i nie da się już bardziej ich zamknąć, zaczynamy zamykać, zginać nadgarstek. Jak już nadgarstek nie ma ruchu, zaczynamy zginać sobie przedramię. I poczujcie, jakie są wrażenia w okolicy skóry tutaj. Jak już łokieć się zegnie, to zginamy rękę w barku poprzez unoszenie łokcia w górę. Powoli, odpychając się od nóg, zwłaszcza od prawej, prostujemy sobie tą rękę, delikatnie wypychając prawy bok. I na końcu otwieramy dłoń. Spokojne oddechy. Pozwólcie, żeby z jednej strony w dół szła praca od miednicy w stronę prawej stopy, żeby docisnąć ją. Z drugiej strony od miednicy do prawej ręki, żeby wydłużyć bok i prawą rękę. Ona jest miękko otwarta. Lewa ręka teraz zupełnie sobie wisi. Z wydechem prawa ręka jakby musi opaść troszkę do dołu, żeby bark opadł w dół. I takim szerszym łukiem dłoń idzie do dłoni lewej. Jak ta prawa ręka idzie do lewej ręki, ona odciąga troszkę prawą łopatkę. Głowa opada do dołu, jakby patrzy pod lewą pachę. I z wdechem wracamy z tułowiem, z głową do centrum i ręka wraca w górę. I jeszcze raz. Bark, łopatka delikatnie w dół, a dłoń, ona jest bardzo miękka, bardzo luźna. Obserwujemy sobie wrażenia w ręce, w łopatce, w szyi. I wdech do góry. Jeszcze raz. I ostatni raz. Wdech do góry. I wydech, ręka na dół. Zostańcie sobie teraz z wrażeniami takiej po prawej i lewej stronie ciała, ręki. Zobaczcie, jak teraz odbierana jest, jak teraz czujecie prawą rękę, prawą część klatki piersiowej, tułów, łopatki, być może prawą część głowy, szyi w porównaniu z lewą. Być może będzie jakieś większe wrażenie, być może będzie małe albo nic. Tu też jest jakaś... To też jest dobre, to też jest jakaś wiadomość dla Was, jakaś informacja.
Teraz przenosimy sobie uwagę na lewą dłoń i też będziemy ją rolowali sobie powoli do góry. Przenieście uwagę sobie na wnętrze dłoni, na palce dłoni. A prawa ręka zupełnie luźno sobie zwisa. Poczucie, jak ta lewa dłoń staje się ciężka, zbliża się do ziemi wraz z grawitacją. I teraz zacznijcie sobie powoli zamykać palce dłoni, tak jak do pięści, nie zaciskając. Jak się już zamknie dłoń, to powoli nadgarstek zginamy. I potem jak poczujecie opór, to przedramię. Czując sobie, jak skóra się tam, jak włoski się przesuwają na... A potem stawiam bark, prostujemy rękę i odpychamy się od lewej nogi, wydłużając lewy bok i lewą rękę. Ta ręka jest zrotowana troszeczkę w stronę głowy. I z jednej strony od miednicy idzie taki impuls do ziemi, żeby docisnąć lewą nogę, a z drugiej strony w górę, żeby wydłużyć lewy bok i lewą rękę. Prawa ręka wisi luźno i kilka oddechów w okolice tutaj jakby trochę klatki piersiowej, ale też łopatek. Tak, żebyście poczuli, co się tutaj dzieje. Z wydechem teraz opuszczamy trochę lewą rękę do dołu, tak żeby bark i łopatkę móc opuścić w dół. I lewa dłoń zbliża się do prawej dłoni. Głowa opada do dołu i skręca się, jakby chciała popatrzeć pod prawą pachę. Z wdechem wracamy z ręką do centrum i z głową. I jeszcze raz. I sobie cały czas czujemy, jak ta ręka w przestrzeni przemierza tą odległość. Jakie są wrażenia w mięśniach, na skórze. Wydech, ręka na dół. Poczujcie wrażenia w obu stronach tułowia, ciała. Teraz z wdechem obie ręce unosimy do góry, rotując ramiona do wewnątrz. Odpychamy się od nóg. I wydech, opuszczamy ręce do dołu. Na końcu możemy delikatnie zrotować ramiona do środka. I jeszcze raz. Poczujcie, jak unosząc ręce, co się dzieje w klatce piersiowej z mięśniami, z łopatką, z szyją, z głową, jak tutaj te mięśnie pracują. I jeszcze raz. Jeszcze raz unosimy sobie ręce w górę, trzymamy Mula Bandhę. Teraz wydajemy lekko zgięte kolana, miednica idzie w tył, tułów pochyla się, ręce idą wzdłuż tułowia, rotując się do wewnątrz, tak żeby wnętrza dłoni były w stronę sufitu. Mięśnie brzucha pracują, mięśnie pleców również, uda są aktywne, kolana lekko zgięte i odpychamy się od nóg. Z wdechem przez zgięte kolana unosimy się do góry z powrotem. I jeszcze raz to samo. Wdech do góry. I jeszcze raz. Wdech do góry. Teraz jeszcze raz skłon, ale ręce idą do boku. Do góry wdech jeszcze dwa razy w ten sposób.
Rozszerzamy ręce. Zobaczcie, jak one tutaj pracują, ile muszą siły włożyć, żeby utrzymać tą pozycję. Teraz jeszcze raz to samo, ale ręce idą do przodu. Mocniej musi pracować tułów, plecy, miednica może iść bardziej w tył. I wchodzimy sobie jeszcze raz i zostajemy na 3 oddechy. Barki odsuńcie sobie od uszu. Po 3 oddechach z wdechem do góry. I wydech, ręce na dół. Zostając sobie z rękami w dole, poczujcie wrażenia w rękach, w klatce piersiowej, w tych miejscach, które dzisiaj masowaliście. Czy je czujecie? Jak je czujecie? Jeśli wasza uwaga, przez to, że masowaliśmy ręce, klatkę piersiową, łopatki, schodzi, nie wiem, w dół, w stronę tutaj brzucha, miednicy, nóg, to jest ok. Możecie sobie rozszerzać tą uwagę. Jeśli nie, to przynajmniej dzisiaj skupiamy się na tej górnej części ciała. Stańcie sobie teraz twarzą do tej krótszej krawędzi. Zrobimy sobie powitanie słońca i też będę was prosiła o to, żebyście zwracali uwagę na ruch rąk, jak zmieniają się odczucia, wrażenia w skórze, w mięśniach, w czymkolwiek tam poczujecie, kiedy unosicie ręce, kiedy podpieracie się na nich, kiedy one muszą się napiąć, a kiedy są rozluźnione. Delikatnie ugięte kolana, kostki stabilne. Zróbcie też mula bandhę. Wdech, taka delikatna utkatasana, unieście ręce w górę. I wydech, skłon, uttanasana. Na końcu czoło delikatnie do goleni. Z wdechem dłonie pod barki wydłużcie przód tułowia. Wydech, dłonie na ziemię, zginamy kolana, po wydechu krokiem albo skokiem do psa z głową w dół. Dociśnijcie dłonie, wydłużcie ręce, pięty uda w tył. Pies z głową w górę, na podbiciach palców stóp zróbcie świni mudrę, dociśnijcie dłonie, wydech chaturanga. Pies głową w górę. Pies głową w dół. Po wydechu skok albo krok do przodu. Z wdechem wydłużcie przód tułowia. Wydech skłon. Wdech do góry. I z wydechem ręce na dół. Po wydechu teraz odstawcie nogę, lewą nogę w tył i wejdźcie sobie do rozkroku, tak żeby być twarzami w moją stronę. Rozkrok ma być dosyć duży, ale nie tak duży, że wam się rozjeżdżają nogi i nie panujecie nad pracą nóg. I że czujecie nieprzyjemne rozciąganie bardzo w tyłach nóg, albo w wewnętrznych częściach kolan. Palce stóp delikatnie na zewnątrz. Łuki stóp też unieście w górę, kostki są stabilne i łydki lekko na zewnątrz, żeby pociągnęły za sobą kolana, żeby się nie koślawiły. Teraz zrobimy sobie sekwencję, takie winiasy z Prasarita Padottanasana, czyli tutaj ze skłonu. Przechodząc sobie do różnych pozycji, zrobimy Trikonasanę, nie Chaturangę, tylko Ardha Chandrasanę i tam kilka sobie jeszcze pododajemy pozycji. Pilnujcie, żeby nie przeprostowywać kolan, tylko im bardziej czujecie zmęczone tyły nóg, to bardziej ugnijcie nogi.
przy przechodzeniach z pozycji do pozycji. Pilnujcie kostek stóp, żeby ich nie koślawić. Jeśli to możliwe, trzymajcie Mula Bandhę i obserwujemy sobie tutaj właśnie nasze kończyny górne, klatkę piersiową, łopatki, szyję, jak to się tam porusza, jak odczuwacie te części podczas ćwiczenia. Jak sobie je uświadamiacie. Z wdechem unieśmy sobie ręce w górę i wydech skłon. Zostańcie chwilkę w skłonie. Mimo, że dłonie są na ziemi, to ciężar jest na nogach. I tutaj unieście lekko łuki stóp, kostki na zewnątrz, łydki delikatnie też na zewnątrz, żeby trzymać aktywne nogi. Ale pachwiny, biodra rozluźnione. Rozluźnijcie też tył głowy, szyi. Z kolejnym wdechem dłonie pod barki. Odepchnijcie się od dłoni, wydłużcie przód tułowia. Z wydechem skręcamy stopy i biodra w prawą stronę. Takim jednym płynnym ruchem do skłonu. Z wdechem Trikonasana. Skręcamy udolewe w miednicę tułów na zewnątrz. Patrzcie w stronę sufitu. I z wydechem wracamy sobie do Prasarita Padottanasany. Parśvottanasany, przepraszam. Z wdechem wracamy do centrum. Wydłużamy się. I z wydechem skłon. Rozluźniamy na chwilkę tułów. I wdech znowu. Odepchnijcie się od dłoni. Wydech skręcamy tułów i biodra w lewą stronę. Wdech Trikonasana. I z wydechem wracamy sobie z powrotem do skłonu. Wdech do centrum. Podpieramy się dłońmi, wydłużamy i wydech skłon. No rozluźnijcie tułów i odpocznijcie sobie na dwa oddechy. I jeszcze raz wdechem odepchnijcie się od dłoni, wydłużcie i wydech skręcamy stopy i biodra w prawo. Takim płynnym ruchem. Jak skręcamy w prawo, to prawa stopa napięcie i lewa też skręcają się paluszki. Z wdechem Trikonasana. Z wydechem teraz nie patrząc na ziemię, tylko przed siebie, tutaj jakby tam, gdzie macie mostek, do przodu, nie ponad głowę. Zginamy prawą nogę, odstawiamy prawą rękę, podchodzimy lewą nogą. Unosimy sobie lewą nogę do góry, robimy wdech, zostajemy w pozycji. Z wydechem zginamy prawą nogę, wychodzimy do Trikonasany i z wdechem zostajemy w Trikonasany. Z wydechem wchodzimy do skłonu do prawej nogi. Z wdechem wracamy do centrum i wydech skłon. Wdech. Odepchnijcie się od dłoni, wydłużcie. Wydech. Skręcamy stopy i biodra w lewą stronę. Wdech. Trikonasana. Skręcamy prawe biodro u do tułów w stronę sufitu. Z wydechem zginamy lewą nogę. Podchodzimy prawą. Po wydechu unosimy prawą nogę w górę. Z wdechem zostajemy. A z wydechem powoli wychodzimy do rozkroku. Wdech Trikonasana i wydech skręcamy się i skłaniamy. Wdech wracamy do centrum, wydłużamy się i wydech skłon. Zostańcie na chwilkę w skłonie. Pozwólcie, żeby rozluźniła się głowa, szyja. I jeszcze raz z wdechem dłonie pod barki. Wydłużcie się, poczujcie jak ręce pracują, żeby odepchnąć Was od ziemi. Wydech stopy i biodra w prawą stronę.
wdech, tri, konasana. Spróbujcie bardziej skręcić tłów, miednicę do sufitu. Z wydechem przygotowujemy się do Ardha Chandrasany. Po wydechu unosimy lewą nogę w górę. Z wdechem zostajemy. Z wydechem teraz skręcamy biodra w stronę ziemi, tłów w stronę ziemi. Przyciągamy tłów do prawej nogi. Lewą nogę ciągniemy od siebie. Staramy się ją wyciągnąć jak najwyżej w stronę sufitu. Z wdechem ponownie wchodzimy do Trikonasany, do Ardha Chandrasany. Z wydechem wychodzimy do Trikonasany. Wdech zostajemy, a wydech skręcamy się do prawej nogi skłon. Wdech wracamy do centrum. I wydech, skłon, prasarita, padottanasana. Wdech. Jeszcze raz, wydłużcie się. Wydech, skręcamy stopy i biodra w lewo. Wdech, trikonasana. Wydech, przygotowanie do Ardha Chandrasany. Po wydechu unosimy nogę prawą w górę. Wdech, zostajemy w pozycji. A wydech skręcamy biodra i tłów do ziemi, skłaniając się, a odpychamy się od lewej nogi i prawą nogę wyciągamy w stronę sufitu. Z wdechem Ardha Chandrasana. A z wydechem wychodzimy sobie do skłonu, do Trikonasany. Wdech Trikonasana i wydech skłon do lewej nogi. Z wdechem wracamy do centrum, wydłużamy się i z wydechem teraz zestawiamy palce, pięta, żeby stopy były na szerokość biodra i wchodzimy sobie na chwilkę do malasany, tak żeby dać odpocząć tyłom ud. Tułów wydłuża się do przodu. Spokojne, długie wydechy. Powoli podnieście się do góry. Dłonie niech będą gdzieś tam pod barkami, bo wyprostujemy sobie nogi i rozszerzymy z powrotem stopy do rozkroku. Zrobimy sobie ostatnią winiasę w ten sposób. Rozluźnijcie tułów. Łuki stóp aktywne, łydki lekko na zewnątrz, kolana delikatnie ugięte. Wdech, odepchnijcie się od dłoni. Popatrzcie gdzieś przed siebie. Wydech, skręcamy stopy i biodra w prawą stronę. Wdech, Trikonasana. Wydech, przygotowanie do Ardha Chandrasana. Czekajcie, się przesunę troszkę. Przygotowanie do Ardha Chandrasany. Po wydechu unosimy lewą nogę, zostajemy z wdechem. Z wydechem skręcamy się do prawej nogi, odpychamy się od prawej nogi i skłaniamy. Zostajemy tutaj na wdech i z wydechem zginamy prawą nogę, a lewą nogę też zginamy i układamy po zewnętrznej stronie prawej nogi. Siadamy sobie do Ardha Chandrasany. Siedzimy na lewym pośladku, lewym biodrze. Być może ten prawy pośladek też będzie na ziemi. Jeśli trudno jest wysiedzieć, weźcie poduszkę pod miednicę. Albo jeśli boli kolano, jedno bądź drugie, możecie też tą stopę z przodu odsunąć do przodu. Jeśli macie menstruację albo boli Was brzuch dzisiaj, robimy sobie skręt w lewą stronę, czyli w tą bardziej otwartą. Prawy łokieć jest po wewnętrznej stronie uda, albo w ten sposób może być. Lewa ręka z tyłu za miednicą i z wdechami wydłużamy się delikatnie
i z wydechami delikatnie skręcamy, zapierając łokciem o udo. Jeśli nie macie menstruacji, wszystko jest też w porządku, nie boli Was brzuch, skręcacie się w prawą stronę, czyli układamy ramię za udem. Możemy to zrobić w ten sposób. Albo tutaj się zapieramy, druga dłoń jest z tyłu za miednicą, albo sobie kładziemy dłoń tutaj na biodrze, żeby bark odpoczął. I tak sobie zostaniemy na 6 oddechów. Można też tą prawą rękę chwycić się tutaj za getry. Pozwólcie, żeby oddech dotykał okolic łopatek, też tyłu ciała. Zobaczcie, jak odczuwacie tutaj ramiona, ręce. Czy jesteście świadomi tego, jak one są ułożone, jak one pracują? Tu niech się łagodnie też wydłuża i skręca. Po 6 oddechach z wdechem wracamy do centrum, unosimy sobie ręce do góry i z wydechem wolnym sposobem wchodzimy do skłonu na jednej nodze. Pilnujcie, żeby nie przeprostowywać prawej nogi. Z wdechem Ardha Chandrasana skręcamy się do sufitu i z wydechem odstawiamy nogę do Trikonasany. Z wdechem teraz pogłębiamy bardziej pozycję, a z wydechem skłon do prawej nogi. Wdech, wracamy do centrum, wydłużamy przód tułowia i wydech, skłon. Rozluźnijcie sobie tutaj tułów i z wdechem, dłonie pod barkami, wydłużamy się, wydech, skręt w lewo. Trikonasana. Przygotowanie do Ardha Chandrasany z wydechem. Po wydechu wchodzimy do pozycji. Z wdechem zostajemy. Wydech, skręcamy się w lewo do skłonu. Odpychamy się od lewej nogi. Skłon. Wdech i z wydechem zginamy lewą nogę, prawą nogę na jakby na lewą stronę, po zewnętrznej stronie lewej nogi. Ardha Chandrasana. I albo tutaj sobie skręcamy się w prawą stronę, jeśli macie menstruację, albo też jesteście w ciąży. Jeśli nie, to skręcamy się w lewą stronę. 6 oddechów. Dłoń może być z tyłu za miednicą, albo chwycić się tutaj za udo, za spodnie można. Spokojne, miarowe oddechy. Pozwólcie, żeby mięśnie, skóra, ta pomięść na plecach były aktywne, skręcone, żeby czuć tam było pracę, ale nie na tyle napięte, że nie możecie oddychać. Że one blokują poruszanie się żeber. Spokojne, miarowe oddechy. Po 6 oddechach z wdechem idziemy do centrum. Unosimy ręce w górę. I z wydechem wchodzimy do
skłonu na jednej nodze. Wdech, Ardha Chandrasana. Z wydechem odstawiamy prawą nogę nas w tył. Wdech, Trikonasana. I wydech, skłon. Z wdechem wracamy do centrum. Wydłużamy się. I z wydechem rozluźniamy tułów i głowę. Z wdechem odepchnijcie się od dłoni. Z wydechem zestawiamy teraz nogi. Ja obrócę się bokiem. Kłócamy sobie i wchodzimy sobie do Paschasany. I teraz, jeśli Wasze pięty unoszą się w górę, to podeprzyjcie coś pod pięty tak, żeby faktycznie móc je oprzeć. I tak. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to jest jakby pięty są płasko. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie zrobić tej pozycji z nogami i kolanami razem, to wtedy sobie też jakby dajecie palce i kolana troszkę na zewnątrz. Również w tej wersji, gdzie pięty są podparte. Teraz w Paschasanie albo robimy sobie... Teraz jeśli macie menstruację i Was bardzo boli brzuch, albo bo jesteście w ciąży, to też robicie sobie tą wersję z nogami szerzej i wtedy skręcamy się w ten sposób. I w drugą stronę. Jeśli nogi są razem i skręcamy się, to skręcamy się w lewo. Prawy łokieć jest za lewym kolanem, lewa ręka z tyłu. Odpychamy się i delikatnie skręcamy. Staramy się nie robić wklęsłych pleców. Miednica tu jest lekko zaokrąglona. I delikatnie skręcamy się. Jeśli chcecie, można zrobić pełną wersję. Taką, że trzeba się wydłużyć. Tylko muszę powiedzieć, a potem zrobić, bo muszę to zrobić na wydechu. Czyli oplatam się i chwytam się dłońmi z tyłu za miednicą. Zaraz pokażę na drugą stronę. I zostajecie sobie tak na 6 oddechów. Albo w wersji pełnej, zaplatając się za miednicą, albo w wersji uproszczonej, albo z nogami szerzej. Spokojne oddechy. Pozwólcie, żeby plecy, mięśnie, przepony, klatki piersiowej rozluźniły się. I zobaczcie, jak tutaj odczuwacie, odbieracie ręce. Jak one pracują. Szyja, klatka piersiowa. Po 6 oddechach rozluźniamy się i idziemy na drugą stronę. Też albo z nogami szerzej, to się po prostu skręcamy w drugą stronę, albo wersja uproszczona. Lewy łokieć za prawe udo, druga ręka z tyłu za miednicą. Odpychacie się od ręki z tyłu, a od lewej zapieracie, żeby móc skręcić. Albo robimy sobie pełną wersję, w której staramy się opleść z tyłu i chwycić za dłoń, ewentualnie za pasek. Teraz jak wchodzicie też do tej wersji pełnej, to czasami jest tak, że trudno oddychać. Najpierw rozluźniamy się zupełnie. Puszczamy i pozwalamy, żeby rozluźniła się przepona. Tak jakbyście trochę chcieli zrobić kilka oddechów brzusznych, żeby rozluźnić ścianę brzucha, mięśnie jakby naokoło pleców, naokoło talii, wzdłuż kręgosłupa, przeponę. Staramy się tutaj nie otwierać na siłę klatki piersiowej i nie robić przeprostowanych pleców, tylko delikatnie wydłużać z takimi lekko zaokrąglonymi plecami. Tu miednica jest podwinięta, więc plecy też są lekko zaokrąglone i w takim też ustawieniu lekko je rozciągamy. Jak miednica idzie w dół, a klatka, głowa, barki lekko w górę. Tak, żeby móc swobodnie oddychać te 6 oddechów.
Potem wychodzimy sobie i siadamy sobie na pośladkach. Trzymamy się za uda i krąg po kręgu układamy sobie plecy na ziemi. I na chwilkę odpocznijcie, rozluźnijcie nogi, rozluźnijcie ręce. Nogi mogą być do Baddha Konasany, mogą być też proste. Zobaczcie, co Wam podpowiada Wasze ciało, jak Wam będzie przyjemnie odpocząć. Oddajcie tutaj ciężar ziemi, rąk, nóg, całego tułowia. Uspokójcie swój oddech. Teraz zrobimy sobie Jathara Parivartanasana. Osoby, które mają menstruację, zrobią albo są w ciąży, to dzisiaj też zrobią sobie taką delikatną pracę, że stopy będą i kolana razem, stopy przy miednicy, stopy leżą na ziemi, ręce rozszerzone. Teraz z wydechem opuszczamy nogi w prawo, mogą się oderwać pięty, ale nie przesuwamy stóp po prostu. One są w tym samym miejscu, czyli nogi opuszczamy w prawo, głowa w lewo. I z wdechem idziemy do centrum. I tak trzy razy. A potem zostajecie sobie na 6 oddechów w ten sposób. Możecie tutaj pozwolić, żeby nogi się po prostu rozjechały już tak, jak się chcą rozjechać, żeby były po prostu luźne. I sobie zostajecie na 6 oddechów, starając się wprowadzić oddech w okolice brzucha. Tak jakbyście właśnie chcieli takie robić delikatne, łagodne oddechy brzuszne. Potem idziecie do góry i na drugą stronę, czyli wydech. Nogi na lewo, głowa na prawo, wdech do centrum, a potem po 3 razach zostajecie sobie w tym skręcie na 6 oddechów. Osoby, które robią brzuszki, ja się muszę ułożyć w ten sposób, musicie sobie znaleźć taką przestrzeń, żeby móc rozszerzyć ręce, żeby one były na wysokości barków. Nogi unosimy sobie w górę. Dociskamy delikatnie wnętrza nóg do siebie, mięśnie brzucha aktywne. I teraz z wydechem opuszczamy nogi w prawą stronę, żeby znalazły się tuż nad ręką albo nad ziemią, a potem unosimy z wdechem nogi do góry. Teraz bardziej interesuje mnie to, żebyście pilnowali, żeby Wasz oddech pracował cały czas, żeby się nie zatrzymywał i żeby nie bolały Was plecy. Czyli jak opuszczamy nogi w bok i czujecie, że robicie wydech i tu już się skończył wydech, to idziecie z wdechem do góry. I to jest Wasz zakres. Wydech i potem do góry. Jeśli natomiast wydech jest długi, ale czujecie, że tutaj już zaczynają boleć plecy, to też idziecie w górę, nie idziecie w dół. Ewentualnie można troszeczkę ugiąć kolana i zrobić z kolanami lekko zgiętymi. Wtedy też plecy będą mniej bolały, ale zwróćcie uwagę, żeby mięśnie brzucha też mocniej pracowały. Im bardziej opuszczamy nogi do boku, tym mocniej pracujemy mięśniami brzucha. Trochę tak, jakbyście chcieli pchnąć mięśnie brzucha w stronę lędźwi. Zrobimy 6 razy na jedną, 6 razy na drugą stronę. Wydech na dół, wdech do góry. Wolno, jednolicie. Zaczynajcie. Twarz niech będzie rozluźniona,
szczęka rozluźniona. Jeśli potrzebujecie odpocząć, opuszczacie nogi, chwilkę odpoczywacie. Jeśli to możliwe, robicie sobie dalej na drugą stronę. Spokojny, miarowy oddech. Tutaj tą ręką przeciwną ciągniemy trochę w przeciwną stronę, żebyśmy nie polecieli w stronę tam, gdzie skręcają się nogi. Po 6 razach rozluźniacie nogi, przyciągacie sobie nogi do klatki piersiowej. Wkładamy sobie dłonie tam w zgięcia pod kolanem, rozszerzamy trochę nogi i opieramy łokcie na ziemi, tak żeby móc zawiesić nogi na rękach. Barki luźne, rozluźnijcie brzuch. Klatkę piersiową. Zrobimy sobie teraz Dvipada Pitcha w dwóch wersjach. Pierwsza wersja będzie dla osób, które robią Uddiyana Bandhę. Teraz osoby, które nie umieją robić Uddiyana Bandhę, są w ciąży albo mają menstruację, niech nie robią Uddiyana Bandhy, podam jakby wersję bez tego. Teraz jeśli robicie tą pełną wersję z Uddiyana Bandhą, to zrobimy sobie w ten sposób, że z wdechem uniesiemy, dociśniemy nogi, zrobimy Aświni Mudrę, uniesiemy miednicę, ręce ponad głowę. Zaczniemy teraz robić wydech. Pod koniec tego wydechu trzymamy Mula Bandhę, zatrzymujemy na chwilę oddech. I po wydechu zaczynamy opuszczać miednicę i tułów do dołu, robiąc Uddiyana Bandhę, czyli jakby pozwalając, żeby ten brzuch się wessał w górę. Potem zostaniemy sobie tutaj na tyle sekund, ile czujecie, że to jest dla Was komfortowe, że nie ma zacisku w głowie, w gardle, nie rozpiera Wam klatki piersiowej. Potem zrobicie najpierw, rozluźnicie brzuch, zrobicie miękki wdech i z wydechem przeniesiemy sobie ręce do dołu. To pokażę, jak to będzie wyglądało, a potem pokażę tą drugą wersję. Czyli, no i teraz nie będę mówiła, żeby zrobić tą Uddiyana Bandhę. Wdech. Wydech. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Nie wiem, na ile było widać wessanie brzucha, ale jak opuszczamy tą miednicę i robimy Uddiyana Bandhę, to jakby łatwiej też się trochę zasysa ten brzuch. Jeśli nie robicie Uddiyana Bandhę z tych trzech powodów, o których mówiłam wcześniej, ciąża, menstruacja, albo po prostu nie umiecie jej jeszcze robić, robimy sobie w ten sposób, że wdech, wchodzimy sobie do Dvipada Pitcha, robimy wydech, po wydechu robimy też jakby Mula Bandhę, zatrzymujemy na chwilę oddech i na zatrzymaniu oddechu po wydechu po prostu opuszczamy krąg po kręgu, opuszczamy miednicę. I nawet jak nie będziecie robili Uddiyana Bandhę, to ten brzuch delikatnie się
i tak zas się w górę. Jeśli jesteście w ciąży i czujecie, że to jakby nawet opuszczanie tej miednicy na zatrzymaniu oddechu po wydechu jest takie niefajne dla Was, to wtedy po prostu weźcie wdech i zróbcie z wydechem, opuśćcie miednicę do dołu. I teraz 3 razy robimy sobie tą wersję. Albo z Uddiyana-bandhą, albo bez Uddiyana-bandhy. Wdech. Dociskamy stopy, a świni mudra przenosimy ręce ponad głowę. Wydech. Robimy Mula-bandhy. Zatrzymujemy na chwilę oddech. I albo opuszczamy miednicę, albo opuszczamy miednicę, robiąc Uddiyana-bandhy. Potem rozluźniamy brzuch, robimy wdech i wydech, ręce na dół. Oczywiście jak opuszczacie miednicę z tym zatrzymaniem oddechu po wydechu, to tam też jakby potem robicie wdech w dowolnym dla Was, w komfortowym dla Was momencie. Jeszcze 2 razy w ten sposób. Wydech, Mula Bandha i po wydechu albo opuszczacie miednicę, albo robicie Uddiyana Bandha, opuszczając miednicę. Zostańcie chwilkę z rękoma na dole, spokojny, miarowy oddech. Teraz zrobimy sobie świecę. Jeśli macie menstruację, jeśli boli Was szyja, macie niestabilne kręgi szyjne, macie jakieś nadciśnienie, problemy z oczami, nadciśnienie w gałkach ocznych, wtedy jakby odpuśćcie sobie świecę i zróbcie sobie badha, zostaniecie sobie w leżeniu, połączycie stopy i opuścicie sobie nogi do boku, do badha konasany. Można odsunąć sobie stopy od siebie. Jeśli teraz poczujecie, że opuszczając nogi czujecie bardzo duże rozciąganie we wnętrzach ud i jest to niekomfortowe, to wtedy podpieracie sobie nogi troszkę wyżej niż one opadają. Czyli jeśli one opadają do takiej, jakby tak nisko, to trzeba je troszkę unieść w górę i podeprzeć sobie je lekko wyżej. Nie pod same kolana, tylko pod uda. Żeby one miały jakby szansę rozluźnić się pachwiny i żeby uda mogły się rozluźnić. I tak zostajecie sobie na około 12-15 oddechów brzusznych. Możecie sobie położyć dłonie na brzuchu. Mogą być ręce wzdłuż tułowia, mogą być ręce ponad tułowiem. I staramy się koncentrować na brzuchu i żeby z wdechem to powietrze delikatnie unosiło się tutaj jakby do przodu, ale też żebyście mieli wrażenie, że ten oddech lekko rozszerza brzuch i talię do boku też. A z wydechem brzuszek miękko się rozluźnia, jakby robimy wydech. Staramy się nie eksponować tu klatki piersiowej, nie otwierać klatki piersiowej oddechem. Natomiast jak czujecie, że i tak się ta klatka piersiowa otwiera, to nie jakby napinajcie jej mocno, bo ona tak czy tak troszkę będzie się poruszała. Chodzi o to, żeby ten oddech tylko tutaj nie był. Jeśli robicie świece, to takie 3 wersje. Wersja taka uproszczona, gdzie przenosimy sobie nogi ponad głowę, kładziemy sobie dłonie na miednicy, tam gdzie są pośladki. Musimy troszkę jakby odgiąć plecy, przenieść ciężar na łokcie i stopy są
nad miednicą. Stopy są nad twarzą. Druga wersja jest taka, że te dłonie są troszkę wyżej, tak jakby ponad miednicą, na talii. I też przenosimy ciężar tak, żeby łokcie docisnąć i stopy są również nad głową. Trzeci wariant jest pełny, czyli taki, gdzie stajecie sobie i dłonie są przy łopatkach. Teraz wybierzcie sobie taki wariant świecy, który Wam najbardziej odpowiada. Taki, w którym czujecie się stabilnie i nie macie zacisków w gardle, zacisków w twarzy. Jeśli wchodzicie sobie do świecy, to ciężar powinien być na łokciach i na barkach, więc takiego ustawienia sobie szukacie i takiego wariantu, tego jednego z trzech, który pomoże Wam utrzymać ten ciężar na barkach. Sprawdźcie, czy macie rozluźnione gardło, czy twarz jest rozluźniona, czy nie ma takiego zacisku w szczęce, w oczach, takiego wrażenia właśnie ciśnienia w skronie, w głowie. Jeśli jest, to można wyjść na chwilkę, odpocząć na 1-2 oddechy i spróbować jeszcze raz wejść. Być może będzie lepiej, a być może nic się nie zmieni. To wtedy robicie sobie ten wariant menstruacyjny, kładąc się z nogami w Baddha Konasanie. Jeśli już jesteście w świecy, czujecie, że ciężar jest na łokciach, na barkach, macie rozluźnione gardło, twarz miękką, możecie coś powiedzieć, szczęka jest rozluźniona, zaczynacie sobie wydłużać oddechy. Około 4-6 sekund wdech, 4-6 sekund wydech. W takim rytmie oddychacie. Albo robicie swobodny wdech i długi wydech, czyli nie wiem, swobodny wdech, który trwa na przykład 3 sekundy, ale 5-6 sekund wydech. Oddechy niech będą miękkie, oczy niech będą gdzieś skierowane w okolicy pępka, bądź bliżej jakby mostka, tak żeby były miękkie, żeby się nie napinały. I teraz odpychacie się od łokci, wyciągamy nogi w górę. One są aktywne. Aktywnie wyciągamy tyły, nogi przody poprzez ustawienie tak, że palce, pięta są ustawione tak jak w tadasanie. Także one wyciągają się równomiernie w stronę sufitu. Są też takie wersje, gdzie można palcami pociągnąć w stronę sufitu. Możecie sobie sprawdzić jeden, drugi wariant i zobaczyć, jak one oddziałują na Was, jaka jest tam praca, jak się w nich czujecie. Spokojne, miarowe oddechy, zostajecie sobie tak na w sumie około 12-15 oddechów, czyli teraz to pewnie zostanie jeszcze gdzieś 6-7 spokojnych oddechów. Jeśli czujecie, że trzeba wyjść wcześniej, to sobie wychodzicie. Zostając w leżeniu, czekając, aż zaczniemy sobie robić dalszą część praktyki. Jeśli jesteście w świecy, to pilnujcie, żeby ciężar cały czas był na łokciach, na barkach. Łokcie lekko aktywne, zbliżają się do siebie, żeby móc wybić się z tej podstawy w górę i pociągnąć nogami w górę. Spokojne, miękkie gardło i oddechy. Jak wyjdziecie ze świecy, osoby, które są w świecy, niech sobie dadzą jeszcze około 3 oddechów na zostanie w tej świecy. 3-4 oddechów. A kto wyjdzie ze świecy, to sobie wchodzi do, ustawia sobie nogi tak jak do osiadu skrzyżnego. I zostaje sobie na chwilkę w leżeniu. Ja lubię sobie po świecy podłożyć dłonie pod głowę. Wtedy moja szyja rozluźnia się i odpoczywa.
Możecie sobie sprawdzić, jak w takim wariancie się czujecie. Jak macie skrzyżowane nogi, to sobie zmieńcie skrzyżowanie nóg. No, jeszcze dwa oddechy. Mam nadzieję, że już wszyscy sobie wyszli ze świecy, zostali sobie tyle oddechów, ile chcieli. Chwilkę odpoczęli w leżeniu na plecach. Teraz przewrócimy się na brzuch. Po świecy warto zrobić coś, co otworzy trochę klatkę piersiową i odegnie szyję w drugą stronę. Dlatego tutaj świerszcz będzie fajną pozycją. Położycie się na brzuchu. Ręce wyciągniemy sobie do przodu, nogi do dołu. Teraz z wdechami będziemy unosili się, jakby rozciągali nogi i ręce w przeciwne strony, unosili w górę, a z wydechem będziemy opadali do dołu. Pamiętajcie, żeby zrobić aświń mudrę, czyli zacisnąć zwieracz, docisnąć trochę spojenie łonowe do ziemi i zaktywizować mięśnie brzucha. Wzrok skierowany w stronę dłoni. Trzy razy wchodzimy, tak z wdechem do góry, z wydechem na dół, a za trzecim razem zostajecie u góry na trzy oddechy. Wdech. Wydech. I jeszcze dwa razy plus trzy oddechy zostajecie u góry w swoim tempie. Po trzech oddechach rozluźniacie się na chwilkę. Przewróćcie się ponownie na plecy. Rozszerzcie sobie ręce, nogi. Oddalacie sobie od miednicy tak, no nie wiem, ze 40 cm stopy szeroko. Teraz z wydechem opuszczamy kolana w lewo, głowa skręca się w prawo. 5 oddechów w ten sposób, potem 5 oddechów na drugą stronę i położymy się do siawasany. Pozwólcie, żeby tutaj brzuch i uda rozluźniły się. Mięśnie pośladków, mięśnie dna miednicy. Potem z wdechem do góry. I na drugą stronę. Określonej liczby oddechów wracacie z nogami do góry i zostajecie sobie do siawasany. Możecie się przykryć, ubrać, włożyć kocyk pod głowę, żeby była wyżej i rozluźnijcie się.
Odsuńcie sobie ręce od tułowia tak znacznie, żeby była taka przestrzeń między bokiem ciała a rękami, żeby pachy miały taką otwartą przestrzeń też. Pozwólcie, żeby z kolejnymi wydechami wasze ciało zupełnie poddawało się relaksowi, grawitacji. Pozwólcie, żeby z każdymi kolejnymi wydechami rozluźniały się palce stóp, łuki stóp, pięty i cała stopa. Niech to rozluźnienie idzie dalej i rozluźnią się łydki, golenie. Niech rozluźnią się też okolice kolan. Niech wasze wydechy niejako przenikają przez kolana, przez stawy, oczyszczając je, rozluźniając, zmiękczając, wymywając napięcia i niech rozluźniają się też uda. Pozwólcie, żeby też rozluźniły się pośladki. Niech wasza miednica takim swoim własnym ciężarem dociska się delikatnie do ziemi. Poczujcie być może, jak kość krzyżowa delikatnie dociska się do ziemi, jak pośladki rozluźniają się, opadając niżej, rozszerzając się do boku. Także w okolicy przestrzeni, bioder, brzucha, krzyża, czy tam stawów biodrowo-krzyżowych, pojawia się więcej luzu, przestrzeni. Miękkości. Pozwólcie też, żeby to rozluźnienie z nóg i miednicy szło wyżej, żeby wasz kręgosłup się coraz bardziej rozluźniał, czyli takie małe mięśnie, które są przy kręgosłupie, najróżniejsze więzadła, które łączą każde kręgi ze sobą, mięśnie takie większe, które są wzdłuż kręgosłupa, mięśnie jeszcze większe, bardziej takie powierzchowne, klatki piersiowej, brzucha, które pomagają nam unosić tułów do góry, odginać się, skręcać, które często za mocno pracują. Niech one też się rozluźniają. Niech wasz kręgosłup, plecy, łopatki i brzuch, klatka piersiowa, cały tułów opada swobodnie i miękko do ziemi. Pozwólcie, żeby wasze ręce również rozluźniały się. Łopatki, barki, ramiona, łokcie, przedramiona, nadgarstki i całe dłonie. Niech poddają się grawitacji. Niech opadają sobie do ziemi, zbliżając się do niej, rozszerzając i oddalając od siebie.
Pozwólcie też, żeby gardło i głowa rozluźniały się. Niech usta będą delikatnie połączone, niech one się stykają delikatnie, a nawet możecie pozwolić, żeby usta były odsunięte od siebie. Pozwólcie, żeby żuchwa opadała sobie w dół, a język ułożył się na dnie jamy ustnej i rozluźniał też coraz bardziej. Niech rozluźnią się stawy skroniowo-żuchwowe. Wnętrze jamy ustnej, gardło, przełyk. Niech rozluźnią się kości policzkowe, czy też jarzmowe. Niech rozluźnią się powieki, skronia, czoło, punkt między brwiami. Niech będzie takie wrażenie, że wasza twarz, skóra na waszej twarzy spływa bokami w dół. Pociągając za sobą mięśnie. Pozwólcie, aby wszelkie wrażenia, które się pojawiają, przepływały przez wasze ciało, wybrzmiewały. Starajcie się ich nie oceniać, nie nazywać, nie wypierać. Tylko pozwolić im wybrzmiewać, dać im przestrzeń w waszym ciele na to, żeby mogły wybrzmieć. Zacznijcie sobie teraz robić bardziej świadome oddechy, ale w taki delikatny sposób. Niech ciało powoli się budzi, niech ta uważność powoli wypływa na powierzchnię ciała. Z kolejnym wydechem zegnijcie sobie nogi w kolanach. Przewróćcie się na bok. Powoli sobie zacznijcie otwierać oczy. Zamykać je, otwierać i zamykać, tak żeby przyzwyczaić je do światła. Możecie się przeciągnąć. Też przewrócić na drugi bok. Jak będziecie się czuli gotowi, podnieście się do góry. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za praktykę. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Dzięki.